Witam Was serdecznie. Dzisiaj widzicie mnie w takim stroju, w którym występuję jakby przez całe życie. To jest w stroju chirurgicznym. Za chwilę, bo na salach operacyjnych jest gorsze połączenie, ale jeżeli się uda, to pokażę Wam salę operacyjną. Przepraszam, że nie mogę być osobiście, ale miałem zaplanowane dość trudne operacje, już czas dłuższy. Więc będę się tylko przysłuchiwał tej debacie poświęconej czemuś, co jest nieodłączną częścią szkoły, czyli bagażu. Ale nie tylko. Reformie oświaty i pełnemu spektrum zagadnień, które dzisiaj będziecie omawiać z ekspertami, których witam bardzo serdecznie. Witam też prowadzących. I życzę Wam, żeby ta debata, która weszła już powoli do tradycji Izby Senackiej, była równie ciekawa i równie owocna jak poprzednie, które zdobywają coraz większą popularność. Słyszę o nich nawet w Szczecinie, gdzie w tej chwili jestem, a w tej chwili jestem w szpitalu w Zdunowie. Pamiętajcie o zasadach. Nie ma głupich pytań, czasami mogą być nie najmądrzejsze odpowiedzi. Czujcie się jak u siebie w domu, bo pamiętajcie, że politycy są dla was, a nie wy dla polityków. A teraz chwilę wam pokażę naszą salę operacyjną. Ona jest w tej chwili pusta, bo chory wyjechał. Tak ona wygląda. Tam na ścianie jest, widzicie, taki mural. Bo każda sala ma swoją nazwę, ta jest akurat morska. Tu jest za mną stół operacyjny, na którym chwilę temu leżał pacjent. Piszą różne kolumny, lampy operacyjne, szafki wbudowane w ścianę, które łatwiej myć. I tak to wygląda nasza codzienność. Nie zachęcam Was do studiowania medycyny, bo to jest wybór każdego z osobna, ale jeżeli mi uwierzycie, to powiem Wam, że nie ma piękniejszej profesji niż chirurgia i możliwość własnymi rękami niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Polityka jest oczywiście dodatkiem, bo polityka towarzyszy każdemu z nas i jak widzicie, nawet służąc ojczyźnie jako marszałek Senatu, od czasu do czasu znajduję możliwość operowania jako wolontariusz, bo przepisy są takie, że mogę być tylko wolontariuszem. Życzę Wam owocnych obrad, życzę ciekawego spotkania i z góry zapraszam na następne gadki, które już mamy wstępnie poplanowane. I miło mi gościć Was w Senacie. To jest dla nas honor i zaszczyt, bo pamiętajcie, że politycy nie powinni mieć nic do ukrycia, powinni prowadzić politykę jawną, transparentną i budować wszyscy takie fundamenty, które utrzymują nas w rodzinie cywilizacji zachodniej, gdzie króluje demokracja, praworządność, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie naszej różnorodności i transparentność, szczególnie która dotyczy polityków, ale również wszystkich z nas. Przyjemnych obrad, ciekawej dyskusji. Nie będę opowiadał, jak za moich czasów wyglądały bagary, bo pewnie teraz wyglądają inaczej, ale pamiętajcie, że kreatywność, inwencja, podążanie za swoimi marzeniami i działanie zgodnie z powiedzeniem sky is the limit, to jest motor napędu każdego narodu i wierzę głęboko, że wy będziecie tym pokoleniem, które w sztafecie pokoleń po raz kolejny przejmie pałeczkę i poprowadzi Polskę do dobrych czasów. Wszystkiego dobrego. Dobrych obrad, ciekawych dyskusji i do zobaczenia następnym razem. Ahoj.